It's very important for all of us to be here today to honor General Pulaski, his contribution to our freedom that we enjoy every day. It was a great honor for me to be Grand Marshal in 2004, and every year I come back to ensure that General Pulaski's memory and what he did for America is remembered by the entire country. Jest to moja już 35. parada, a od ponad 25 lat w komitecie. Mamy zawsze wspaniały dzień i od tygodnia powtarzam, że będziemy jeszcze, nawet słońce dzisiaj uwidzimy. I zobaczy pan do góry, jest słońce! Parę lat idę, czasami oglądam, no jakieś to jest forma kultywowania jakiejś tradycji polskiej i pokazania się tu w Nowym Jorku. Na pewno to jest bardzo dobre. Commissioner William J. Bratton of the New York City Police Department. This year's parade is going on. As always, the Polish community marches rain or shine. The hurricane is gone, and we're very happy that we're marching on Fifth Avenue. This is so our strong support for Poland and the freedom of the United States of America. He is the fighter for freedom. If it was not him for giving us that freedom that he fought for here today, maybe we couldn't enjoy it today. Keep him in your hearts today, and as you march proud with your heads up high. Thank you very much. This truly is the greatest manifestation of Bologna here on the East Coast. The Pulaski Businessmen's Association. Udało nam się. Mamy pogodę. Miał być huragan, nie ma. Wielu ludzi prosiło o dobrą pogodę. Jest piękna pogoda. Jest marszałek nowy, młody, energiczny. Zdobył dużo pieniędzy dla parady. Wspaniałą paradę będziemy mieć w tym roku. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. As you know, I've worked very hard for the Polish people, trying to get more visas so more can come to America and making sure they get part of the special visa program. Why do I work hard for the Polish people? Because I love New York and I love America. And the more Poles there are in New York and America, the better we are. A przed Państwem Polish National Home of Greenpoint, Brooklyn, New York! Angela Squire! I hasło jak zawsze, służbie Bogu i ojczyźnie. The Polish Scouting Organization motto is service to God and country. They are a volunteer youth organization working in Polish parishes and communities. Drużyny harcerek i harcerzy, jak i gromady zuchowe istnieją przy polskich parafiach w Stanach Nowy Jork, New Jersey i także Connecticut. Today they are representing our 2015 Summer Jamboree in Colorado.
pogoda tam dopisała, nie jest źle. Ja jestem trochę chora, ale mimo wszystko zawsze jestem co roku. Pierwszy raz siostra moja. Ewa, pokaż się. Bardzo mi się podoba, tutaj jest bardzo dużo młodzieży. Pierwszy raz jestem na takim wyjściu i bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Pozdrawiam. Przedstawiciele Konsulatu Polski z panią konsul generalną Urszulą Gacek. Serdecznie witamy Szkolny Punkt Konsultacyjny działający przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, potocznie zwany Szkołą Konsularną. Organizacja Studentów Polskich powstała w 1991 roku. Obecnym prezesem organizacji jest Monika Dziewa. Welcome New York University! Bardzo lubimy przychodzić na paradę, jesteśmy już tu kilka razy i serdecznie wszystkich zapraszamy co roku. Jesteśmy dumni z naszej parady, nie? PSFCU has over 1.6 billion in assets and more than 84,000 members and 16 branches in 3 states, New York, New Jersey and Illinois. Świetnie się maszeruje, pogoda dopisała, cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy. Drugi raz jestem na paradzie w życiu. Ostatni raz byłam w 2006 roku. Jest super, jest dużo młodych ludzi, jest energia fajna, pozytywna. Powinniście być za rok, wszyscy Polacy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Jest dużo młodych ludzi, biało-czerwono, szczęśliwie, pięknie i kochamy. I oczywiście babka Lica! Myślę, że w tym roku jest dużo więcej młodych ludzi, bardziej zaangażowani w to wszystko. I
Musimy jeszcze więcej dzieci przyprowadzać. Oczywiście pani dyrektor gdzieś tutaj musi być, droga Fraga. Jak przez chwilę to wszyscy Polacy, każda rodzina, każda szkoła. Witamy Fundację Jana Pawła II w Nowym Jorku! They are under the direction of their president, Michael Payam. Najważniejsze jest to, że pogoda dopisała i myślę, że to było takim głównym elementem, którego tak naprawdę się obawialiśmy, ale uważam, że jest super i będzie jeszcze lepiej. Widzę, że coraz więcej ludzi przychodzi, jest naprawdę super, jest bardzo fajny vibe i bardzo fajna atmosfera i chciałbym, żeby wszyscy tu byli, jak nie w tym roku, to w przyszłym roku. Tak się bawi, tak się bawi, Polonia! Czy się parada podoba ci się? Bardzo! Jak bardzo? Strasznie! Strasznie! Co ci się podoba? Wszystko! Wszystko! This year, the contingent marshal of South Brooklyn is Dr. Joanna Barbara Liz. Pani Jadwiga Bilińska-Makowska. And their Miss Polonia. Miss Izabela Dzięsiewicz. I z Polonią kontyngentu jest pani Aneta Korzelewska. Jestem już 29 raz. I bardzo mi się podoba. Czekam cały rok na ten dzień. Wtedy bardzo dużo Polonii. Pięknie, pięknie. Strasznie dużo ludzi, ile miłeczki i ładne panie w samochodach. Też kiedyś będziesz jechała takim samochodem? Tak. Tak. Super. Pogoda udała się super, wszyscy bardzo ładnie przygotowani. Rewelacja! Powinno być to częściej. Jestem zaskoczona, jak wszyscy są dumni z bycia Polakami. To jest wspaniałe, naprawdę. Dzień dobry, jestem pierwszy raz na paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Nie jestem Polką, ale mam męża Polaka i bardzo się mi podoba. Myślę, że parady Pułaskiego nie potrzeba przedstawiać. Jest to największa demonstracja, manifestacja Polonii na świecie, chyba tak podejrzewam. Myślę, że wszyscy powinni uczestniczyć. Fantastyczne pokazy wszystkich grup polonijnych, nie tylko polonijnych, z całego właściwie Tri-State i nie tylko. Także serdecznie zapraszamy, dziękujemy wszystkim. Bardzo nam się podoba ta parada. Dużo młodych dzieci tutaj jest, jest bardzo fajnie. Pierwszy raz jestem na paradzie Pułaskiego. Jestem pod wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o mobilność Polonii.
to fantastyczna promocja Polski, ale również też i możliwość do tego, żeby przyjrzeć się, jak Polonia jest zorganizowana. Reprezentuję dzisiaj województwo podkarpackie, jestem przewodniczącym sejmiku województwa podkarpackiego i przyjechałem na zaproszenie konsulatu Polski, więc zawiozę do Polski jak najlepsze wrażenia z dzisiejszej parady Puławskiego, bo to co widzę to przekracza trochę moje wyobrażenie. Niemniej jednak ta manifestacja kultury polskiej jest w tym miejscu jak najbardziej wskazana, bo to polskość, no i Polska. Byłem głównym marszałkiem Parady Puławskiego w 1997 roku, wtedy jak wszyscy staraliśmy się o przystąpienie Polski do NATO. Dzisiejsza pogoda chyba cudem jest wymarzona przepięknie. Słońce zaświeciło w momencie wymarszu Parady Puławskiego, chociaż kilka dni temu wydawało się, że parada istnieje możliwość, że nawet parada będzie odwołana z powodu nadchodzącego sztormu. Także modlitwy wszystkich uczestniczących członków Parady Puławskiego zostały chyba wysłuchane. Dzisiaj prezentujemy się jako Polonia, myślę, bardzo dobrze na Piątej Alei i wszyscy czujemy tą wspólnotę pochodzenia etniczną, kulturową i życzę wszystkim telewidzom tej właśnie solidarności, współpracy i obyśmy jak najdalej jako grupa etniczna mogli tutaj jak najdłużej służyć sobie nawzajem, no i przyczynić się do sukcesu kraju, w którym mieszkamy, czyli Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki. No zawsze słyszę co roku o tej paradzie, ale pierwszy raz jestem na niej. Jestem pełen podziwu, ilu jest Polaków właśnie w tym rejonie Stanów Zjednoczonych. Jaką siłę stanowią, kulturalną również. Dobrze się łączą przy kościele, a także przy takich właśnie uroczystościach, paradach, które wśród codzienności szarej są jakąś radością. Jest jakiś dzień, gdzie ludzie są uśmiechnięci, gdzie są ludzie życzliwi dla siebie, nie są kłótliwi. To dobrze, że są takie dni jednoczące. Powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że jesteśmy na paradzie. Chciałem wszystkich pozdrowić bardzo serdecznie i niech żyje Polska. Wszystkiego najlepszego. Fotografuję paradę od wielu lat
prawie 20. Uważam to za mój obywatelski obowiązek. I uważam, że w tym roku było bardzo dużo dzieci, dużo więcej niż zazwyczaj. Świetna atmosfera, piękna pogoda. Także bardzo się cieszę, że tak się ta parada teraz toczy. Doma Cox. Marshall from 2006. Laura Pencha. Marshall from 2007. Joe Brinchka. Marshall from 2010. Witamy Stowarzyszenie Podhała Koło nr 6. Stowarzyszenie Koło nr 6 przy Związku Podhała w Bandety Pochodnej 30 czerwca 1996 roku. District Commissioner Czesław Puczkowski. He's a sports reporter for the Polish media for the past 28 years. Paulina Hetki. And here comes Tony Lover. They've been doing business for over 20 years, providing service on foreign and domestic cars. And last but not least comes Garfield's bravest and finest. They've been marching in the parade for over the past 63 years. Bardzo nam się podoba, jestem pierwszy raz. A tobie? Nie słyszałem pytania. Pozdrawiamy wszystkich Polaków. Bardzo się podoba. Bardzo się podoba. Wszystkich pozdrawiamy. Ja jestem pod wrażeniem. Jestem pierwszy raz. Faluba z Zielona Góra. Szanowni Państwo, kochani, jestem pod tak nieprawdopodobnym wrażeniem imponującej parady Płaskiego tutaj w Nowym Jorku, gdzie idzie, zobaczcie, sama młodzież. Już dawno nie widziałem tak olbrzymiego nagromadzenia młodzieży. To jest rzeczywista demonstracja żywotności i potęgi polskiej Polonii w Ameryce. I dlatego tak bardzo liczymy, że Polonia będzie głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, będzie głosowała na pana Marcina Gugulskiego, który idzie tam na samym przodzie razem z klubami Gazety Polskiej w tym wspaniałym, wielobarwnym, radosnym, młodym pochodzie polskiej Polonii. Bardzo, bardzo miła zabawa dzisiaj. Parada, pogoda dopisała, ludzie dużo młodych. Jest super, bardzo fajnie. Polska atmosfera jest bardzo super. Polacy sparaliżowali Nowy Jork po raz kolejny. Jak co roku. To jest największa atrakcja dzisiejszego dnia. Manifestacja polskości, największa w naszej Polonii. Idzie nam się wspaniale. Mamy tam takie chody, że trudno uwierzyć. Piękna pogoda, słoneczko, mnóstwo ludzi, mnóstwo przyjaciół. Zapraszamy wszystkich na takie parady co roku. Nie bójcie się deszczu i chmur. Kochamy Was, zapraszamy i do zobaczenia. Bardzo fajnie się podoba. Jesteśmy co roku, jest super. Cudownie nam się idzie. Jest troszeczkę mały przestój, ale cudowna parada. Musimy w niej uczestniczyć. Musimy Polskę podtrzymywać na wszystkich frontach i dziękujemy za to, że jesteśmy w telewizji. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie. Nastąpiła zmiana pokoleń. W tej chwili jest bardzo dużo młodych ludzi. Kiedyś byli starsi, w tej chwili sama młodzież. It's great, but I haven't been here in a while. What do you think? It's good? It's awesome.
Polish Cultural Society of Bayonne High School! Witamy Polską Szkołę Dokształcenia Uniwersalnej Raymonda! The Polish Supplementary School of Bayonne, New Jersey! Zamykamy paradę, moi robotnicy, wszyscy idziemy ostatni. W tym roku parada była taka, na początku nie wiadomo co, bo każdy wie, że pogoda była trochę taka niewyraźna. Ale tak się stało, że było pięknie. Parada była większa niż się spodziewałem. W Nowym Jorku maszerowało więcej ludzi niż się spodziewałem i się wszystko opóźniło przynajmniej około pół godziny. Więc uważam, że na ogół parada była wspaniała, pogoda była wspaniała, jesteśmy bardzo zadowoleni, a przede wszystkim Piąta Aleja była nasza i się świetnie czujemy, że jesteśmy Polakami. To wszystko.